zaczynam kolejny dzień. Dobra, Park Narodowy Yellowstone, zaczynam właśnie ze strony zachodniej i startuję tutaj, skupiam się na Old Faithful, to jest takie najważniejsze, tu może postaram się odznakę Junior Park Ranger. O, Grand Prize Magic Spring, to jest super, bardzo ważne, z punktu widokowego, nie spod tego baseniku, tylko z punktu widokowego. No i tutaj są fajne rzeczy, Black Sand Basin, Biscuit Basin, przyjadę się może tą dróżką i wczoraj jeszcze nie zobaczyłem tego, więc tutaj troszkę sobie pospaceruję, no i Geyser Basin. No zapowiada się bardzo ładny, ciekawy dzień, początek. O, jest godzina 8 rano, temperatura na zewnątrz 3 stopnie Celsjusza, szybko zaczyna rosnąć i tak wygląda właśnie poranek w Parku Narodowym Yellowstone. Kraina Biscuit Basin. To jest taki spacerek pół godziny w jedną stronę. Nawet nie, całość pewnie pół godziny. Wszystko paruje. Basen szafirowy powstał jakieś 60 lat temu w wyniku trzęsienia ziemi, które miało miejsce tutaj 7,5 stopnia w skali Richtera. Jest godzina 8:15, jestem przy Old Faithful. Zobaczmy, jak wygląda parking. Jeszcze jest dużo miejsca. Później już będzie tego miejsca, mimo że są ogromne parkingi, brakowało. Tam widzimy przed nami historyczny hotel Old Faithful i tutaj mamy Visitor Center, gdzie są pokazane godziny wybuchów poszczególnych gejzerów, no i przede wszystkim o wybuchu Old Faithful. No i tutaj mamy sklep Visitor Center. Jak w środku wygląda i co tutaj jest? Przede wszystkim na środku stoi tablica, która informuje, kiedy gejzer wybucha, najbliższy czas. Wybucha on średnio od 60 minut do 110 minut. Tutaj mamy taką ciekawą wystawę. No i tutaj nie tylko to, ale również informacje dotyczące wybuchów innych gejzerów, bo tu kilka gejzerów jest po drodze. Można sobie tak ustalić trasę, żeby zobaczyć poszczególne gejzery. No a sam gejzer, zobaczcie, wygląda tak i zaraz. No ludzie czekają na wybuch gejzeru o godzinie 9:00, wygląda to tak, jeszcze nie jest dużo. Woda zaczyna bulgotać. No więc za chwilkę rozpocznie się erupcja. Słuchajcie, pokażę wam wszystko, co warto zrobić. Tutaj jest właśnie ten gejzer, który wybucha i warto pójść sobie górą tędy, albo nawet tą czerwoną ścieżką do góry poprzez różne baseniki, gejzery, maksymalnie do Morning Glory Pool. To jest najpiękniejsze miejsce i później można wrócić tą samą drogą albo drogą asfaltową koło starego tego hotelu Old Faithful Inn z powrotem do gejzeru. No tutaj to jest taka właśnie ścieżka wokół gejzeru. Barwy są niesamowite, wszystko bulgocze na potężnym obszarze. Morning Glory to jest cel, do którego warto się udać. I właśnie do niego idę, tam są niesamowite kolory. No i taką ścieżką, super jest, rewelacja.
O, dzisiaj właśnie chcę zostać Junior Park Ranger of Yellowstone. $3 kosztuje taka książeczka, trzeba ją wypełnić około pół godziny i w jednym programie trzeba uczestniczyć. No i właśnie dzisiaj będę uczestniczył w rozmowie o dzikich zwierzętach. Trwa to 20 minut i później zdobywa się odznakę Junior Park Ranger. As an official junior ranger of Yellowstone National Park. Of Yellowstone National Park. I. Say your name. Michael Stefanowski. Promise to. Help preserve and protect. Yellowstone's nature. Yellowstone nature. Wildlife. And natural features. By continuing. To learn. Adventure. Ask questions. And share my excitement. With anyone. Who will listen to me. All right. High five. Piękna kraina, tu można taki szlak zrobić tutaj do Emerald Point, tutaj i wrócić na jakieś tutaj 20 minut. Naprawdę są piękne te pasyniki tutaj, miejsce jest rewelacyjne. No jak rano tutaj jechałem, to oczywiście miejsca na parkingu było mnóstwo, bo nikt nie chciał tutaj się zatrzymać, bo była mgła, więc żadnych widoków nie było. No a teraz ciężko jest strasznie zaparkować. Szlak na punkt widokowy rewelacyjny. Zobaczycie, jak co to, po co ja tam idę. Kilometr 300 w jedną stronę, więc całość razem ze zdjęciami, tak do godziny trzeba liczyć. Coraz więcej osób, kiedyś tak tutaj dużo osób nie chodziło, teraz już sporo tych ludzi jest. No i jestem, została wybudowana platforma i co tutaj zobaczymy? Proszę zobaczyć. Cudo. Jeden z największych cudów świata. No i właśnie ja jestem znowu w tym miejscu, tylko że u dołu. A można sobie podejść i zobaczyć to bajorko od tamtej strony. No ale jak słońca nie ma, to nawet szczerze mówiąc nie warto tam iść. Musi być słońce obowiązkowo, żeby były te kolory. Ludzi mnóstwa, kolorów już nie ma. Słońce, jeszcze raz słońce. Nie przychodźcie raczej tutaj, chociaż też jest ładnie, ale jak nie ma słońca, trzeba tutaj trafić koniecznie za słońce. No nie zawsze wybucha. Ale też kolejny piękny gejzer. Ładnie się odbija. Norris Geyser Area. Tu mamy kilka szlaków. No, basenik porcelanowy to warto zobaczyć. Tu jeszcze jeden taki po lewej stronie. Przejdę się. Bardzo duża ilość fumaroli.